klasycznym raczkiem. Czyli klasyczna herbatka z Tomaszem Raczkiem. To był muzyczny rak Jana Sebastiana Bacha, a ja jestem Raczek, Tomasz Raczek i zapraszam Państwa na spotkania z moimi gośćmi w każdy piątek o 17 w Radiu Klasyka 103,7 FM. Klasyczna herbatka z Tomaszem Raczkiem. W każdy piątek o 17. Na klasyczną herbatkę z Tomaszem Raczkiem zaprasza warszawskie Centrum Handlowe Cliff. Dzisiaj moim gościem jest pisarka Manuela Gretkowska. Dzień dobry. Manuela, czego słuchasz przy pisaniu? Oj, niczego. Dlaczego? Bo nuty mieszają myśli? Tak. Nie, te nuty się potem nie kleją do papieru. Jak czyta się tekst, to nie ma tej muzyki, przy której to powstawało. Ja mam własną muzykę, jak piszę. Rytm własny. To znaczy, można powiedzieć, że muzyka brudzi myśli, jakoś tak kotłuje je? Wprowadza inny rytm niż mam w sobie. Nawet jeśli nie ma słów w tej muzyce, tylko jest instrumentalna? Nawet. To jest tak sugestywne, nie potrafię. Za bardzo sugestywne. Muzyka jest, no, odbieram całym ciałem, nie tylko uszami i po prostu mi to rękę popycha i nie mogę pisać. No, a gdybyś potrzebowała się wprowadzić w nastrój na przykład? Nastrój tak, ale nie w trakcie pisania. Energetyczny, dynamiczny. Tak, jasne, muzyka tak na mnie działa, ale już nie w trakcie pisania, bo to jest taki sufler, którego nie będzie w trakcie pisania, czytania przez czytelnika. Ale to jaka muzyka tak na ciebie działa energetyzująco przed pisaniem? A jakiej używasz po prostu, jeśli używasz? Nie lubię Kataryny, to znaczy nie lubię włączać radia z muzyką taką popową za często, bo tam ciągle są te same piosenki. I ja dostaję takiego, no, nudzi mnie to, po prostu ciągle to samo. Natomiast jak słucham muzyki, albo Radio Klasyka, w samochodzie najczęściej słucham. I w ogóle jak przyjechałam, to nie przestawiłam radia, miałam na szwedzkich falach, więc łapię wspaniale niemieckie radiostacje. Tam jest First Class Music. Niemiecka radiostacja, chyba z Niemiec. A skąd wróciłaś? Z Niemiec? Ze Szwecji. Ze Szwecji. Ale radio jest nieprzestawione. Więc mam dwie muzyki klasyczne, tą polską i tą niemiecką. Różnią się? Bardzo. Dlatego, że w tej niemieckiej więcej mówią, bardzo ładnym niemieckim, takim miękkim, ale więcej muzyki niemieckiej puszczają. Bacha, Mozarta. Natomiast to, czego nieraz... Ja już zapomniałem, że Bach, Mozart to jest muzyka niemiecka. Niemiecka, tak. Mają tytuły po niemiecku i wymawiają. To jest klasyka, tak? Po prostu. Ale oni wiedzą, skąd to pochodzi. Zwłaszcza w niedzielę, takie protestanckie organy lecą. A natomiast czego nieraz nie lubię w Radio Klasyka Polskiej? Ja się zatrzymałam gdzieś w połowie XIX wieku. I jak jest inna muzyka, nie mówię o filmowej, takie obertasy dla mnie jakieś przetworzone, to ja nie mogę. Znaczy, ja muzyka nowoczesna. Tak. I taka przetworzona, ludowa jaka. Nie. Czyli Strawiński, odpadasz. Nie, jestem strasznie stary daty. Połowa XIX wieku to jest... Brahms to już, o Jezu. I co w ogóle, cała współczesna muzyka nie istnieje dla ciebie? Lutosławski, Penderecki, Szymanowski? Tak. Penderecki istnieje dla mnie, a to dlatego, że jak słuchałam na żywo w Krakowie, to szczena mi opadła nagle. Jak a czego słuchałaś? Słuchaj, to był utwór Agnus Dei, to zapamiętałam. To był szok. I współczesnej muzyki, no to bardziej jakąś taką, może nie właśnie... Nie Szymanowski. Nie, dla mnie to jest za ostre. Ale wiesz, co mi przyszło do głowy, bo pewnie Agnus Dei Pendereckiego słuchałaś w kościele. Tak. No właśnie, muzyka i kościół. Zastanawiam się, jaką rolę muzyka spełnia na przykład w modlitwie. Na pewno w polskim kościele to ja zatykam uszy i nie chodzę do kościoła, jak wiem, że będzie organista i ksiądz będzie śpiewał, bo z reguły jest to katastrofa. To jest profanacja mszy. Ale dlaczego? Bo fałszuje? Strasznie, to jest jakieś beczenie. To w ogóle wypacza pojęcie, po co to śpiewać? Po co ta msza śpiewana, jak to jest nie do wysłuchania. Natomiast uwielbiam słuchać, jak są takie elementy pieśni gregoriańskich. We Francji msza jest cudna. Stoi pani dyrygent przy ambonie z wykształceniem muzycznym i ci ludzie naprawdę śpiewają. Ale ci ludzie to są zawodowcy czy nie, amatorzy? Amatorzy. Ale ta nuta melodyczna jest inna. A u nas nuta melodyczna to jest taka, jak ja bym zaśpiewała bez suchu. No taka a la la la. No, nie da się ale tego. Co to chodzi o to, że my jesteśmy po prostu mniej zdolni, nie mamy słuchu w Polsce? Wiesz co, ja nie wiem skąd się to bierze, czy że Kościół jak robił jakieś synody i
były jakieś synody watykańskie, reformy, to chyba powinien zakazać śpiewu, nie tylko muzyki mechanicznej, bo to jest zakazane, bo jak się nazywały te watykańskie takie bardzo przełomowe rzeczy w kościele? Encykliki? Nie, takie dwa watykańskie. Sobór watykański? Sobory. Sobór zakazał mechanicznej muzyki i ja to rozumiem, ale powinien zakazać śpiewu osobom niepowołanym do tego, bez wykształcenia. I właśnie takie śpiewy gregoriańskie często są w zakonnych kościołach, u dominikanów pięknie grają, śpiewają. I to wprowadza w nastrój religijny, a nie rozprasza. Muzyka nie powinna, znaczy to nawet nie jest muzyka, to co oni beczą. Przepraszam, ale... No ale z drugiej strony muzyka świetnie brzmi w kościele. Tak, ale dobra muzyka, prawdziwa muzyka. Z dobrą po prostu nutą melodyczną, a nie otwieranie ust i wypowiadanie czegoś melodeklamacją, bo to... Ale myślisz, że jeśli muzyka grana w kościele, to raczej jako koncert, tak jak byłaś na Agnus Dei, czy w trakcie nabożeństwa? Tak, jak jest nabożeństwa. To robione w trakcie nabożeństwa z muzyką taką podgregoriańską, podprawosławną. To się nazywa... wydawane są z tym kasety. Ja to kupowałam. We Francji mnóstwo wydają takich kaset. Też Teze wydaje nieraz coś takiego. Muzyka podchodząca pod prawosławie. Tego można słuchać. Jeszcze Nowosielski się strasznie rzymał, że... W prawosławnym kościele jest to do wysłuchania, a w katolickim to jest herezja, a nie muzyka. Klasycznym raczkiem, czyli klasyczna herbatka z Tomaszem Raczkiem. Dzisiaj piję herbatę z Manuelą Gretkowską i chcę cię zapytać teraz o klasykę. Jakie skojarzenia budzi w tobie szeroko pojęta klasyka? Czy to jest rodzaj uspokojenia, uporządkowania, pewnej wartości, którą należy podziwiać, czy raczej wywołuje w tobie rodzaj potrzeby buntu i staje się wyzwaniem? Klasyka to jest taki jak te marmurowe kolumny, okład na głowę dla mnie, chłodny. Taki przynosi ukojenie. Ja na własny użytek sobie zrobiłam taką definicję klasyki, że jest to nieuświadomiona oczywistość. Że teraz nie wiemy, co będzie klasyką, bo po prostu nie jesteśmy uświadomieni w tym. To nie jest możliwe stwierdzić tu i teraz, co będzie klasyką. Ale tak naprawdę to jest to oczywistość, to, co jest dobre. Tylko potrzeba czasu i to stąd. Czyli krytycy tak naprawdę nie mają tutaj nic do rzeczy, bo jedynie czas może zdecydowanie osądzić, co jest wartością odsłonić. Ponadczasową. Tak, bo to już chyba, że w jakimś przebłysku jakiejś intuicji, czy zgrania się tak z artystą, bo zawsze ktoś jest do przodu, jeżeli jest klasykiem. Klasykiem jest dopiero dla przyszłych, a nie współcześnie. No, ale ty piszesz książki i oczywiście jest też klasyka literatury przecież. No, wolę klasykę muzyki, powiem ci szczerze. No ale kiedy siadasz do biurka, piszesz na komputerze czy na maszynie? Na komputerze. Na komputerze. To kiedy siadasz do komputera i masz w głowie te wszystkie książki, które przeczytałaś i świadomość, czym jest klasyka, to czy to jest pewnym ułatwieniem dla ciebie, fundamentem, czy raczej czymś przeciwko czemu musisz się zbuntować po to, żeby stworzyć coś nowego? Nie, czyli jak siada do komputera, to jak z taki jaskiniowiec musi być barbarzyńcą. Bo jeżeli wie, że jest kontynuacją czegoś w sposób taki bardzo uporządkowany i zachowawczy, to nie jest to twórczość, tylko kontynuacja. Neoklasyk wtedy. Tak, i to pisanie jest zawsze ryzykiem, totalnym. Nie ma nic, jest tylko ekran. Za ekranem jest przepaść, nie ma nikogo. Czyli odrzucasz wszystko. Nie ma innej możliwości przy pisaniu. A w ogóle może nie powinnaś czytać tamtych rzeczy, żeby sobie w głowie nie mącić. Wiesz, ale to sprawia przyjemność, jak czytam klasykę. Dla mnie Bellow jest klasykiem. A mimo, że to jest prawie współczesność. Takie rzeczy, które się wraca. A do czego jeszcze wracasz? Nie lubię czytać dwa razy tych samych książek, nawet jak to są ulubione. Do czego wracam? Vivisekcja White'a bardzo mi się podobała. Takie książki, które zrobiły wrażenie na mnie ostatnio. Myślę jeszcze... Literatura też starożytna niemal, bo... Ale starożytna w znaczeniu mitologia starożytna, czy w znaczeniu Sofoklesa i Schylos? Tak, pisania. Dlatego, że jak się patrzy na malarstwo dawne, średniowieczne, starożytne, tak się... tacy jacyś dziwni, prymitywi, a jak się czyta literaturę, czy świętego Augustyna, on jest na pograniczu, to jest to szok, że ci ludzie byli współcześni nam. Że nic się właściwie nie zmieniło. Że ta literatura była potwornie nowoczesna i dobra literatura zawsze musi być nowoczesna, do przodu. A co to znaczy nowoczesna literatura? O, to znaczy dotycząca rzeczy jeszcze niezbadanych w człowieku, bo to, co zbadane, to jest klasyka.
to, co jest do odkrycia w każdej sferze emocjonalnej, psychicznej. Wiesz co, aż się boję zapytać. Ojej. To w takim razie, co ty myślisz o klasyce polskiej literatury, czyli o trylogii Sienkiewicza? Ja jestem jakimś wyjątkiem, co dostał maturę i się przemknął i ja nie czytałam Sienkiewicza trylogii, tylko widziałam w telewizji. To posunę się jeszcze dalej. Co myślisz o panu Tadeuszu? Wiesz, pana Tadeusza to ja doceniłam dopiero jak skończyłam szkołę, że to jest fantastyczny język, a poza tym jak czytam pana Tadeusza i nie wiem, czy pamiętasz te podręczniki do literatury romantyzm, druga klasa liceum, taki były piękne ryciny o pani, co zabiła pana, piękne jak Andrea Otiego były. To dla mnie to jest taki rezerwat wyobraźni, też malarstwo. Sobie przecież tak niedawno człowiek żył w domu, gdzie nie było nieraz światła, bo włączali, przy świecach. Ja się wychowywałam w drewniaku w Łodzi z piecem i to jest taka dla mnie takie przeniesienie emocjonalne w taki skansen. Cudowny, dzieciństwa, wspomnień. Ale jak wtedy czytałaś te książki w drewniaku w Łodzi, to była ucieczka ze nie, świata? Nie, ja mówię pan Tadeusz, że to dzieciak w siódmej klasie nie rozumie tego. To jest za wcześnie. Nie rozumie piękna języka, jakieś grzyby, każą powtarzać jakieś księgi. To nie ma to sensu. Dopiero potem. Lalka mnie zachwyca. Uważam, że Prus był bez porównania lepszy od Sienkiewicza, jeżeli takie rankingi robimy, bo to już zabawne po tylu latach. No to jest coś, czego nie spodziewałem się z twoich ust, że lalka Prusa spodoba ci się. A to może nad Niemnem jeszcze orzeszkowej? Jest to jakaś agrarna tematyka, mnie jakoś nie bierze. Bardziej miejska i tak jak... A jak myślisz, twoje książki, gdy są czytane, to są czytane z emocją, z zainteresowaniem, czy może na przykład z oburzeniem? Tak, oburzenie też jest emocją. Natomiast wszelkie jakieś wyzwiska, pamiętam do Polki, było recenzję w głównych gazetach, że godności kobiecej uwłaczam, że tam od pewnego momentu jest poślizg ginekologiczny. Takie jakieś rzeczy dosyć ohydne. A potem jak się pan Miłosz wypowiedział, ja nie jestem pod patronatem medialnym pana Miłosza, czy był on nominowany do NIKE, to jakoś to ucicha. A co się, powiedział dokładnie Czesław Miłosz? Słuchaj, nie pamiętam, ale mi się bardzo podobało i to było wydrukowane. Że to jest o współczesności, dobra proza i tak dalej. I nagle te głosy, wiesz, ucichają i teraz jak wydaje następną książkę, to Polka jest klasyką, to piękna książka. Wokalista, jak ta grupa się nazywa? Nieżywy Schaby, córkę swoją nazwał tak jak ja po tej książce i tak dalej. To wszystko, oburzenie znika. Tak jest po każdej książce. I ja nie sądzę, żeby ludzi, przepraszam, po XX wieku, po wszystkich potwornościach, które też przeżyliśmy jednak, koniec komuny, ja nie mówię o wojnie, bo tego nie doczekali mnie na szczęście. O wszystkich tych obrzydliwościach tej historii, żeby kogoś oburzały sceny miłosne. Ja w to nie wierzę. To się uruchamia w ludziach coś innego. Jakieś własne kompleksy i problemy. O scenach miłosnych zaraz porozmawiamy. Wrócimy do tej rozmowy. Klasycznym raczkiem. Czyli klasyczna herbatka z Tomaszem Raczkiem. Rozmawiam dzisiaj z pisarką Manuelą Gretkowską, która wraz z Piotrem Pietuchą napisała książkę Sceny z życia pozamałżeńskiego. I właśnie o życie pozamałżeńskie, a nawet i małżeńskie chciałem zapytać. Bo gdybyśmy założyli, że życie małżeńskie to jest w dziedzinie życia erotycznego właśnie klasyka, to czym jest życie pozamałżeńskie? To życie pozamałżeńskie, jak pozagrobowe, dotyczy każdego z nas. Bo albo nie jesteśmy w związku, albo w związku niekiedy się wychodzi. A to nie ma wiele wspólnego z seksem chyba, że życie pozamałżeńskie to jakieś ekscesy seksualne totalne. No, nie ma w tym pojęcia wolności? Jest. Ale wolność często się okazuje bardziej po hyglowsku nieuświadomioną koniecznością i z większą okową niż małżeństwo. Bo małżeństwo jest takim nawiasem i się obija człowiek od tego nawiasu, bo jesteśmy małżeństwem. A bo już wiele rzeczy zostało postanowionych i społecznie usankcjonowanych. I sąd nas trzyma. Spróbuj wziąć rozwód w Polsce. To jest jakaś droga przez mękę. W Szwecji się wysyła list po prostu, jak nie ma problemów majątkowych jakichś i się dostaje poczną odpowiedź, państwo są wolni. Dlatego tyle rozwodów. Tak, bo korespondencyjnych małżeństw i rozwodów. W Polsce też jest dużo rozwodów, ale to podejrzewam byłoby więcej, gdyby to było łatwiejsze. Są rozwody wewnętrzne. A życie pozamałżeńskie stwarza takie mocno kobiety. Ja żyję w związku pozamałżeńskim i właśnie po 10 latach jako ekspert
pożycia pozamałżeńskiego. Mogę powiedzieć, że to jest, bo też byłam w małżeństwie, związek o wiele, wiele trudniejszy, bo bardziej ryzykowny. Ale dlatego, że trzeba się bardziej starać? Bo jesteś wolny, nic cię nie trzyma. Żadne ściany domu, nic, możesz odejść po prostu. Jeżeli jesteś, to każdego dnia potwierdzasz, jestem, bo jestem. A co w takim razie... A nie, bo muszę. Dlaczego w takim razie w książce, która ma w tytule Życie pozamałżeńskie, jest tyle miłości, jak twierdzą niektórzy krytycy, romansu, to że to jest wręcz romans? Tak, to jest romans, to jest klasyczny romans, historia, mam nadzieję, że się dobrze czyta, tak jak romanse. Dwie historie. Pierwsza się dzieje na południu Francji i to jest taki mężczyzna, który przechodzi przez smugę cienia w Polsce. Smuga cienia to można zrobić każde świństwo, każde łajdactwo, bo człowiek przechodzi, mężczyzna, smugę cienia. Staram się pokazać, że obojętnie czy to jest smuga cienia, czy dorastanie, człowiek powinien być odpowiedzialny. Ale smuga cienia to chodzi tutaj o przekwitanie i tak, starzenie, tak? Tak, tak, tak. I wtedy... Że mężczyzna koło 40 wariuje? Tak, tak, tak. I to ma na to przykrywkę. I w poszukiwaniu młodości różne dziwne rzeczy robi. I na to jest bardzo romantyczna nazwa, smuga cienia. Potem się kryją naprawdę potworne smugi różnych rzeczy, brudu. No nie, kobiety mówią, że mężczyzna jest w niebezpiecznym wieku. Każdy wiek jest niebezpieczny. Znasz, Tomek, dobry wiek dla mężczyzny? No myślę, że jak już tak... jest spokojnie, to umiera. No i jak już jest na starość, nie ma bezpiecznego wieku dla mężczyzny. Mężczyzna jest niebezpieczny i nieudomowiony. A druga historia Piotra jest, dzieje się w Polsce na Ursynowie. Związek studentki z ojcem rodziny i normalnym, fajnym facetem. I co z tego wynika? Komplikacje. No właśnie, bo to jest jednak wbrew całemu porządkowi społecznemu i na tym polega kłopot tych pozamałżeńskich związków. Tak, bo zobacz... Że one także dużo niszczą. Niszczą, ale miłość chyba w tej kulturze jest jedyną rzeczą nonkonformistyczną. Wszystko jest uładzone, a jest jakieś nagle uczucie, wybucha i człowiek niszczy wszystko dla jednego mebla, dla łóżka. Także to jest no, jedyna rzecz taka graniczna. Współcześnie nie ma u nas wojen, nie ma jakichś... Są już wojny. Ale u nas nie. Dramatycznych wyborów. Ale Polacy wyborów. Pojechali na wojnę i walczą. Ale to nie jest romans o panach z gromu, jak grom z jasnego nieba miłość mnie trzasnęła. To wiesz, to są jakieś... Bardzo daleko to się dzieje. Natomiast tu i teraz życie jest bardzo ustabilizowane. Jedynie jakieś uczucie potrafi człowieka zrobić z niego po prostu szaleńca. A to jest bardzo ciekawe do opisania. Zrobienie rzeczy szalonych, o których się nie podejrzewało parę dni temu czy godzinę temu nagle. No ale kiedy tak się analizuje uczucie, jak ty to teraz robisz, to czy przy okazji się tego uczucia nie chcę powiedzieć zabija, ale jakoś nie ogałaca z romantyzmu i z tego znaku zapytania, który zawsze jest przypisany uczuciu, że nie wiadomo, co będzie jutro. Ale ja nie ogałacam, ja to opisuję, staram się analizować w no każdym właśnie, oddechu, właśnie. W każdym dotyku. To nie jest, to jest analiza. To jest trochę jak przykłuwanie szpilką motyla? No pisanie długopisem czy czymkolwiek jest, słowa na przybijamy. Na komputerze piszesz przecież. Tak, tak, ale ja też długopis często używam. To jest, czy litery, to też takie przyklejanie do ściany czegoś. Oczywiście literatura unieruchamia. Ale no, jak można inaczej to opisać niż słowami? No ale unieruchomiłeś, w ten sposób unieruchomiłaś własnego partnera? Bo mówisz przecież o tym Piotr całowaniu, to jest ale jak to dynamiczne partner. Zdjęcie, przecież my się całujemy. I na długo jak długo można się całować. Ale pozowaliście przecież do tego pocałunku. Wiesz co, to była sesja dla zwierciadła parę lat temu i staliśmy pod ścianą i fotograf zrobił to przypadkowo. I nam to się bardzo spodobało. A wy się naprawdę całowaliście? Tak. Po prostu staliśmy to nie było zdjęcie do tej sesji, to był przypadek. Miało być o klasyce, wyszło o miłości. Nam się tak przykro zrobiło, że tak stoimy pod tą ścianą półgoli i się pocałowaliśmy, żeby tak się wzmocnić. I stąd ta okładka. Sama prawda. A teraz naprawdę pijemy herbatę i wrócimy do Państwa po chwili przerwy, podczas której posłuchamy muzyki. Klasycznym raczkiem, czyli klasyczna herbatka z Tomaszem Raczkiem. Dzisiaj rozmawiam z Manuelą Gretkowską, od której chciałbym usłyszeć coś, co od dawna bardzo mnie ciekawiło. Czy masz swój kanon? Czy w ogóle jest możliwe, żeby współczesny człowiek na początku XXI wieku posiadał coś takiego jak kanon kulturalny? Kanon literacki, kanon muzyczny, coś, co uważa za życiowy, emocjonalny niezbędnik, żeby być pełnowartościowym człowiekiem. Jasne, ja sobie to uświadomiłam, jak mam dziecko nagle. Co ja bym chciała tej małej przekazać mojej? Co muszę przekazać, jeżeli wychodzi z naszego domu? I tego jest niewiele.
tego jest niewiele. No nie jest to posag, który jej damy. Ale w tym kanonie dla mnie jest absolutnie malarstwo Vermeera. Całe. Trochę Rembrandta. Na pewno... To znaczy naturalistyczne malarstwo. Najcudowniejsze na świecie, jakkolwiek je nazwiesz. To jest kolorystw. Vermeer to jest objawienie. Na pewno trochę Bacona z malarstwa. Starożytne, takie bardzo prawie że neolityczne. Tego rodzaju sztuka. I egipska, i początek greckiej. To w sztuce plastycznej, to absolutnie. Bacha. Ja uważam, że ten świat, tak mi się wydaje, jest jednym z najgorszych światów. Nie jest najlepszy. Leibniz nie miał racji. To jest po prostu jakiś ochłap, który nam został dany do torturowania. Ale jeżeli... w porównaniu z którymi światami mówisz, że ten jest najgorszy? Ze wszystkimi możliwymi, jeżeli... Ale znasz inne? Wiesz, bo były inne światy, tylko Pan Bóg je zlikwidował. I powiedział, że kto będzie pytał o te światy, co były poprzednie, to spotka go największa kara. Tak jest w Kabale. I Leibniz czytał Kabałę, stąd to niego tekst, że ten świat jest najlepszym ze światów. Bał się. Wolał nie zadzierać z Panem Bogiem. A uważam, że to jest straszny ochła, w który nas jesteśmy torturowani. Ale jeżeli został stworzony, to ze względu na akustykę. Po prostu ta muzyka, która jest. Jechałam samochodem, puściłam klasykę i był Bach jakiś fragment. Nie wiem, co to było. Po prostu to... No człowiek doznaje w niebo wstąpienia. To ze względu tylko na muzykę ten świat był stworzony. Tak mi się wydaje. Więc wariacje goldbergowskie na pewno. Cały taki XVII wiek muzyki francuskiej, Purcella, to bym chciała, żeby znała. Śpiewy gregoriańskie. Mnóstwo rzeczy ze wschodu też. To znaczy i bliskiego, i dalekiego. Muzyka, czy chińska, ale wiesz, nie wszystkie ragi, tak. Nie wszystko. Takie ragi bardzo takie erotyczne, są takie... Ja jestem analfabetą muzyczną, nawet nut nie znam, więc nie będę mówiła nas utworów z tym związanych. Ale chcę, żeby poznawała muzykę tam na miejscu. Czy to arabską, bo muzyka arabska słuchana tutaj, jeżeli się nie było, nie zna się pomarańczy tego nieba marokańskiego, to jest takim, no, cepelią. No ale to innymi słowy, taki kanon przewiduje w sobie, jak za dawnych lat, konieczność podróżowania po świecie. No jeżeli nie będzie nas... Czy można poznać kanon, nie ruszając się z miejsca? Można. A mówisz, że nie ma sensu muzyki arabskiej, nie da się zrozumieć w Polsce. Wyczuć, tak, bo muzykę się czuje, tak mówiłam, wyczuć, całym ciałem. Tak. I to też jest zabarwienie i nieba, i wszystkiego, i rytmu. I tego, co się je. Tego, co się je, to, co się patrzy. A z literatury, bardzo bym chciała, żeby znała parę języków, to na pewno. Jakiś starożytny, bo jak się zna język starożytny, inaczej to wszystko brzmi. Czy łacina, czy hebrajski. Greka albo... Łacina albo hebrajski. Greka też jest ten. Chiński, mam zamiar jej... Chiński, a znasz chiński? Ja byłam już i załatwiałam jej taką panią do chińskiego, próbuję, jak ale... Jak to panią do chińskiego? Panią do chińskiego. W Warszawie panią do chińskiego? Żeby mała nie musiała się uczyć tego. Ja pamiętam naukę języka, to jest koszmar. W chińskim alfabecie jest kilka tysięcy znaków. Ona może być analfabetką chińską, to nie chodzi, żeby ona pisała. Żeby miała akcent, żeby się z tym osłuchała. To jest inna kultura. Zobacz, jak będzie inżynierem, prawda? Miliard Chińczyków jest na ziemi. Będzie inżynierem, będzie miała łatwość zrozumienia tej kultury i wejścia w nią jako inżynier, handlowiec. Chińczycy się uczą angielskiego, europejskich języków, ale w drugą stronę to jest równie cenne, to jest inna mentalność. Będzie humanistą, otwiera się przed nią cała cywilizacja. Olbrzymia. Tak, której my właściwie tak na dobrą sprawę nie rozumiemy. Feng Shui, jakieś tam jedzony po chińskie, kuchnia chińska, tak. Także to jest coś gratis. Jak nie będzie chciała, to nie będzie chciała się tego uczyć. Ja nie chcę, żeby ona przeszła tę mękę, co ja w szkole. Że człowiek siedzi i się uczy, ja się nie nauczyłam niczego w szkole. Niczego. I po prostu chciałam, żeby to było przez zabawę, jakieś takie normalne rzeczy. I dlatego. Przez zabawę ma się chińskiego nauczyć? Tak, po prostu z rówieśnikami, z opiekunką, z czymś takim. Jak nie, no to nie. No a język arabski? Ja nie wiem. Jak się nauczy hebrajskiego, to się nauczy arabskiego. Ale no, aczkolwiek ona w ogóle to są nie będzie po chciała. Przeciwnych stronach stoją. Ale są braćmi. To są Semici. A kiedy spotkałam na ulicy w Paryżu, to był Arab. To był Żyd z dzielnicy Mare, żydowskiej. Nie miał mycki, nie był jakimś takim ortodoksem, ale dosyć był w tą stronę. I on powiedział bardzo zabawną rzecz dla mnie wtedy. To było 8 lat temu. Że nienawidzą się, owszem, oficjalnie, ale brat zawsze brata kocha, a dlatego, że znają jednego Boga i są monoteistami i tego Boga nie malują, a chrześcijanie to B. Także to jest bardzo bliskie, jakoś tam mentalnie, wbrew pozorom. Bracia się najbardziej nienawidzą. No to czasem, Abel Kain. Czasem nie.
Tak brzmi zaskakujący kanon Manueli Gretkowskiej. Zaraz wrócimy do naszej rozmowy. Klasycznym raczkiem, czyli klasyczna herbatka z Tomaszem Raczkiem. Piję dzisiaj herbatę z Manuelą Gretkowską i właśnie tak sobie rozmawialiśmy, popijając tę herbatkę, o architekturze. Byłaś w Świątyni Nieba. Tak, właśnie a propos klasyki, że dla mnie klasyką numerem jeden w architekturze to jest Świątynia Nieba w Pekinie. Tomku, widziałeś tę świątynię? Tak, ja też byłem w Pekinie i też jestem pod wielkim wrażeniem. Że to jest po prostu połączenie, no, bez napisów, połączenie nieba, ziemi, wyobrażeń naszych o marmurze, o drewnie, jurty mongolskiej i niesamowitej sublimacji. Potem jest wieża Eiffla, uważam ładniejszą od Notre Dame. Notre Dame jest taka demoniczna, jak się jest w środku, jednak to echo. No przecież mówiono, że to takie ohydztwo zbudowane na potrzeby wystawy światowej. Wręcz Francuzi się chcieli pozbyć wieży Eiffla i wstydzili się, tak jak warszawiacy wstydzą się Pałacu Kultury i Nauki. Nie, ale Pałac Kultury to jest taki beton, cegła narobiona pośrodka. To jest tak lekkie, ekstatyczne, jak jest zapalone światło. I do klasyki, którą chciała dziecko pokazać, to jest Ocean Indyjski. Żeby po prostu się obmyła z tego brudu wszystkiego, bo tylko Ocean Indyjski jest tak ciepły. Ale to w innym oceanie nie może się wymyć? Ten jest najcieplejszy. Tam się strzela, otwierają. I te rzeczy. Australia, Indie. A no tak, tam wszędzie jest ocean. Rozmawiamy o architekturze, o muzyce, ale o muzyce poprzez dźwięki. A chciałem cię zapytać o muzyce poprzez ludzi, którzy ją przekazują. Czy sądzisz, że oni powinni się czymś szczególnym charakteryzować po to, żeby dobrze grać, dobrze śpiewać? Ja mogę wymienić mnóstwo życzeń, żeby był mądry, piękny, dobry, co bzdura. To jest ukształtowanie mózgu. Taką ma foremkę człowiek w mózgu i będzie muzykiem. Z inną foremką nie będzie. Reszta to jest tylko pracowitość. Talent muzyczny jak matematyczny jest wrodzony. I moje życzenia tu na nic są po prostu. Taką ikoną muzyka, sądzę, w XX wieku jest Gould. Przez sposób życia, przez mistrzostwo. Zupełny ekscentryk i postać no, wspaniała i nieszczęśliwa. To wszystko to są takie klisze i kalki i kicze do filmów, jaki powinien być muzyk. To nie jest ważne. On ma śrubkę w mózgu i ta śrubka przełożona na ręce i na części ciała gra i żeby po prostu odbierać się jak najlepiej. A wiesz, zapytałem cię o to, bo miałem sam kiedyś straszliwe przeżycie. Mianowicie jechałem autokarem z orkiestrą teatru na koncerty w Niemczech. I tam podczas koncertu grano 9. symfonię Beethovena. Koncert się odbył i cieszył się powodzeniem, a potem wracaliśmy tym samym autokarem do Polski. Muzycy byli trochę zmęczeni, może nie tylko graniem. W każdym razie po iluś godzinach jazdy wybuchł między nimi konflikt i zaczęli się po prostu potwornie bić do krwi ostatniej. Pamiętam, że oboista pobił się z jakimś innym dętym instrumentem. Ja pamiętam uległem wstrząśnięciu, patrzyłem na nich i krzyczałem w jakiejś takiej histerii, że ja nie chcę, żeby tacy ludzie grali dla mnie Beethovena, że to a jest właśnie pewien do rodzaj, Beethovena to jest dobre, tak? Ale do 9. symfonii, tak, że to jest pewien rodzaj no, posłannictwa nieomal. I do dziś pamiętam to swoje wrażenie i zastanawiam się, czy właśnie to nie jest posłannictwo. Co to jest muzyk tak naprawdę? Z muzyk czego jest my od niego oczekujemy? Muzyk jest instrumentem Pana Boga. To nie jest, wiesz, misja jak misjonarz, który musi się wykształcić coś. Po prostu jest tak urodzony. Mógł być dawniej muzyk wykastrowany, pieśniarz, żeby przystrzec ten instrument. Uważam, że nie ma nic wspólnego z charakterem. Ani kompozytor, ani muzyk. To oddziela nas ściana. My tylko słuchamy tego z płyt czy na koncercie. I całe szczęście. A który z muzyków poza Gouldem wzbudził twoje największe zainteresowanie, może zachwyt? Są takie koncerty raz do roku w Londynie, wychodzą z filharmonii i grają na świeżym powietrzu nocą. Wiesz, o co mi chodzi. I to transmitowane jest przez telewizję i na końcu jest śpiewany hymn na cześć królowej. I uważam, że to jest genialne. To, kiedy nie siedzi to tylko w jakimś tam, oczywiście to jest cyzelowana filharmonia, wiadomo, bo to jest no, jak opera chińska, wyższy rodzaj egzystencji, bardziej taki jakiś zadbany. A coś to połączenie tej klasyki, tego wycyzelowania z ludycznością, z piknikiem jest to dla mnie oszałamiające. Czyli takie te angielskie promsy, tak. Legendarne. Czyli krótko mówiąc, słuchać klasyki tak jakbyśmy słuchali oddechu. Przyspieszonego, pijanego nieraz, a czasem
spokojnego. Muzyka jako oddech. To zapamiętam z dzisiejszej rozmowy. Moim gościem była Manuela Gretkowska. Dziękuję bardzo. A ja zapraszam Państwa za tydzień na kolejną klasyczną herbatkę z Tomaszem Raczkiem.